Jesteśmy na stanowisku firmy Rain. Jest ze mną DJ Aprom. Michał, powiedz nam o najnowszym mikserze marki Rain. Jest to mikser Rain 68. Jest to czterokanałowa konstrukcja, która posiada wbudowane dwa moduły Serato, pozwalające na podłączenie jednocześnie dwóch laptopów i granie z dwóch laptopów przy użyciu systemu interfejsu Serato. Jest to mikser, który pozwala na granie z czterech gramofonów. Posiada wewnętrzny procesor efektów z dwoma bankami. Oprócz tego mamy możliwość obsługiwania przez potencjometry, które wysyłają komunikaty MIDI, wszystkich funkcji w Serato, od cue pointów, pętli, po dodatkowe banki efektów, które są w Serato w wersji 2.0. Powiedziałeś, że można korzystać z dwóch laptopów. Wiem, że Serato teraz ma możliwość odtwarzania czterech deków, tak? Tak. Więc powiedzmy, że są dwa laptopy, więc razem 8 deków. To działa w ten sposób, że mamy 4 gramofony, niezależnie od tego, ilu DJ-ów chce na tym sprzęcie grać, bo możemy rozparcelować to albo na jednego DJ-a, który gra set z 4 deków, bądź jednego DJ-a, który gra z jednego gramofonu, doskreczowuje coś, a drugiego, który gra z 3 gramofonów, i może to być set dwóch DJ-ów, dwa deki dla jednego i dwa deki dla drugiego, więc daje to taką możliwość. Jest to szczególnie konstrukcja dedykowana do klubów, która umożliwia bardzo szybkie zmiany pomiędzy DJ-ami, którzy grają seta, więc mogą grać naraz z 4 deków, bądź bardzo łatwo przełączać się między sobą. Powiedz, jak z ceną tego produktu i czy jest on już dostępny w kraju, w Polsce? Rain 68 będzie dostępny na początku kwietnia. Jego cena na razie nie jest jeszcze znana do końca, ale będzie to cena, którą naprawdę będzie warto zapłacić za tą konstrukcję. Jest to mikser, który, tak jak powiedziałeś, ma wbudowane dwa Serato, ale rozumiem, że normalnie można korzystać czy z CD playerów do niego, czy z normalnych gramofonów bez żadnego systemu komputerowego. Dokładnie, można, to jest też bardzo dobrej klasy mikser audio, który ma wysokie klasy tłumiki, jak to zawsze Rain przyzwyczaił nas do tych konstrukcji. Trójpasmowy equalizer z funkcją kill. Jest to naprawdę kawał dobrego sprzętu, który ma wysoką dynamikę i bardzo dobre brzmienie, a o to przede wszystkim chodzi. Tak jak powiedziałeś, są kille, jest efektor, jest sampler? Sampler będzie obsługiwany poprzez procesor efektów w samym Serato, więc pokładowego samplera takiego nie ma, natomiast jest sampler, który jest w Serato i jest funkcja korzystania z niego. A oprócz tego jest taka duża masa efektów, że naprawdę każdy DJ będzie mógł znaleźć coś dla siebie i wykrzesanie jakichś kreatywnych przejść miksów z tego miksera będzie naprawdę czystą przyjemnością. Okej, to w takim razie zapraszamy do sklepów w kwietniu. Na razie.